Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Ja jestem Sławek, a ja Mikołaj i zapraszamy Was na drugi challenge na naszym kanale. Jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł na challenge, którego jeszcze nie widzieliśmy na polskim BookTubie. Polega na wylosowaniu książki z zamkniętymi oczami. Kiedy przyszło wybrać księgarnię, do której się udamy, oczywistym wyborem był Empik. Zdecydowaliśmy się na ten sklep, ponieważ ma ogromny wybór tytułów zarówno w internecie, jak i w sklepie stacjonarnym. Można w nim wyhaczyć także fajne promocje i w zeszłym miesiącu, kiedy byłem w Empiku, kupiłem trzecią część Drogi Szamana, a przy zakupie tego tomu dwa pierwsze były tylko po złotówce, więc myślę, że naprawdę fajna okazja. Zdecydowanie. Tak samo bardzo dużo promocji jest dostępnych na stronie Empiku. I właśnie aktualnie też jest fajna promocja, z której skorzystałem, czyli jak z wybranej listy książek dodamy dwie do koszyka, ich cena będzie wynosiła 26 zł, co naprawdę nie jest dużo. Wychodzi książka za 13 zł, co myślę jest bardzo korzystną ofertą. Jak zapewne wiecie, większość książek czytam w formie elektronicznej i naprawdę chętnie zaopatruję się w nie właśnie na Empik.com, ponieważ mam tam szeroki wybór e-booków. Ja przy zakupie książek papierowych też jestem bardzo zadowolony z wielu możliwości dostaw i płatności. A szeroka gama właśnie dostaw i płatności zachęca nas do tych zakupów przemyślanych, jak i do tych pod wpływem chwili, które cieszą najbardziej. Mogę Wam również polecić Empik Premium, które aktualnie jest na promocji i możemy je dostać za 39,99 na cały rok. A wtedy zyskujemy dostęp do wielu zniżek, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie oraz do innych bonusów, a o wszystkim możecie poczytać na stronie. Więc nie bez powodu nasze wyzwanie nosi tytuł Empik Challenge, a teraz krótko przedstawimy Wam zasady. Już za chwilę pojedziemy do salonu Empik w naszym mieście, a tam z zamkniętymi oczami na dziale młodzieżowym każdy z nas wylosuje sobie po jednej książce. Ustaliliśmy sobie, że nie celujemy w książki, które są serią, skupiamy się raczej na jednotomowych, więc takie są nasze zasady, ale oczywiście możecie je sobie modyfikować pod własne upodobania. To my widzimy się już za chwilę, ja zresztą już nie mogę się doczekać, naprawdę jestem ciekawy, co nam się wylosuje. Wszystko się udało, a my wracamy do Was z książkami. Jak zapewne widzieliście, ja wylosowałem Nienawiść, którą dajesz od Angie Thomas. I powiem, że jak ściągnąłem opaskę, to byłem bardzo zadowolony z wyboru, ponieważ znałem już tę książkę i nawet miałem ją w planach przeczytać. Także to naprawdę był udany wybór. I myślę, że wszyscy na BookTubie już ją powinni kojarzyć przynajmniej, ponieważ jest dosyć głośno o niej.
Również za sprawą ekranizacji. Tak, ja nie widziałam ekranizacji, więc jestem jeszcze podwójnie szczęśliwy, że mogę przeczytać książkę na początku. Opowiada ona o ciężkim losie osób czarnoskórych w Ameryce, a główną bohaterką jest 16-letnia Star Carter, która pochodzi z dość biednej rodziny i uczęszcza do prywatnej szkoły na przedmieściach. Pewnego dnia jej przyjaciel zostaje zastrzelony przez białego policjanta i tak naprawdę tylko ona wie, co się wydarzyło, ponieważ to zdarzenie miało miejsce na jej oczach i musi się zmierzyć z tym, co może powiedzieć, żeby nie zagroziło ani jej, ani jej rodzinie, ponieważ jak wiemy, jest ona osobą czarnoskórą, a takie osoby na pewno nie mają łatwo. To również nie są wiarygodne często w oczach policji i prawa. I myślę, że to jest bardzo ważna książka w aktualnych czasach. Na pewno wiele można z niej wyciągnąć, wiele można się nauczyć i jestem jej bardzo ciekawy. Słyszałam o niej wiele dobrego, więc na pewno się za nią zabiorę i wam o tym opowiem, jakich wrażeniach na mnie wywarła. Ja wylosowałem Zadurzenie od Eve Ainsworth. I powiem tak, moment ściągnięcia opaski to chyba była najbardziej emocjonująca chwila całego wyzwania. Po pierwsze, co zobaczyłem, to okładka, która naprawdę mnie zaintrygowała, ponieważ widzimy tutaj dwie zaciemnione postaci, ale również mnóstwo tekstu pomiędzy nimi. Są to teksty, nie wiem, pewnie odnoszące się do książki, między innymi Panuję nad sytuacją i Nie mogę znieść tych przeklętych kłamstw. Także naprawdę to również może zaciekawić. Akurat autorkę znałem, Eve Ainsworth. Wiedziałem, że pisze książki dla młodzieży, ale również często w swoich powieściach porusza tematykę właśnie nastolatków, ich problemów, relacji między nimi. Chociaż nie znałem konkretnie tej pozycji. Akurat Zadłużenie to coś, co mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, że ta autorka akurat ma to w swojej kolekcji. Opis jest dość skrótowy na książce. Pozwolicie, że jednak go przeczytam. Jest napisane tak. Miłość przynosi ból, ale czy powinno go być aż tyle? Will jest przystojnym, opiekuńczym chłopakiem, ucieleśnieniem wszystkich marzeń Anny. Chce, by należała tylko do niego, chce, by była idealna, ale za jaką cenę? Także jest dosyć tajemniczo. Również podkreśla to w środku skrzydełko. Mamy na nim takie... O, pokażę. A plus W równa się niewiadoma, znak zapytania. I pod spodem napisane, czy relacje łączące Anny i Willa to na pewno miłość. Jaką tajemnicę skrywa Will? Czy Anna w porę dostrzeże zagrożenie? Także możemy się domyślić, że jest to książka o związku pary nastolatków, który schodzi na jakieś niebezpieczne tory. Naprawdę mnie to interesuje. Z chęcią się zabiorę za tę książkę już w tym tygodniu, między innymi dlatego, że jest króciutka, ma 250 stron, więc myślę, że będzie czytała się błyskawicznie. Książki będziemy czytać w tym tygodniu, więc recenzja ich pojawi się w osobnym odcinku już w przyszły poniedziałek. A nasze postępy czytelnicze możecie śledzić na Goodreadsie oraz naszym Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Na koniec chcielibyśmy również nominować kilka kanałów do tego challenge'u. Skoro my jesteśmy braćmi, to nie mogliśmy zapomnieć o przysympatycznych siostrach, dlatego wybraliśmy Zuzę i Tolę z kanału Zaksiążkowane. Oraz ich rodziców, którzy od niedawna mają swój kanał, nazywają się Literaccy, a my bardzo się cieszymy, że stworzyli coś swojego, ponieważ kiedy występowali na filmikach dziewczyny, nigdy nie mieliśmy ich dość. Nominujemy również Madzie z kanału Getbooki. Bardzo lubimy jej odcinki, ponieważ często inspirują nas do czytania komiksów i zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym challenge'u. A my dziękujemy Wam za ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, tak żeby nie przegapić kolejnych filmów, między innymi recenzji wylosowanych książek. Tak, łapkujcie, najlepiej w górę, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!